Nie wolno nam zapominać o krzywdzie, którą w historii nasz naród doświadczał ze strony najeźdźców, ale także nie wolno nam zapominać o bohaterstwie poszczególnych osób i ruchów takich jak choćby Solidarność. To im zawdzięczamy naszą wolność i to, że kraj się rozwija. Witam Was, moi kochani bracia i siostry w Chrystusie Panu, na czele z pocztami sztandarowymi, wszystkimi, którzy reprezentują nasze miasto. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność jest dzisiaj 13 grudnia 2023 roku poprzez swoich przedstawicieli obecnych w Kościele pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza. Gromadzi nas tutaj w 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego szlachetne, płynące z potrzeby serca pragnienie. Chcemy modlić się w intencji Ojczyzny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność wszystkich związkowców, obecnych i byłych w całym kraju, nasze rodziny oraz za tych, którzy zginęli w stanie wojennym. Tego 13 grudnia 1981 zamarło serce w Polakach i Polkach. Zamilkły telefony, zatrzymano autobusy, panowano radio i telewizję. Na skrzyżowaniach dróg królowały czołgi i samochody MO. Zapanowało bezprawie komunistów. Zapełniły się obozy internowanych. Padły rozkazy zabijania niewinnych. Polska stała się więzieniem dla wielu Polaków. Sprawuję mszę świętą w Waszych intencjach. W intencjach też Solidarność. Jedność była między nami, Polakami. Za tych, którzy oddali życie za wolną Polskę jako swoją matkę. Za chwilę odegrany zostanie hymn państwowy. Godzina milicyjna. Od godziny 22 do 6 rano aresztowania, wyłączone telefony, zmilitaryzowane media, cenzura, zakaz przemieszczania z województwa do województwa, zawieszenie działalności wszelkich ruchów i organizacji społecznych, część z nich zdelegalizowana i rozwiązana. Zmobilizowano głównych działów gospodarki, internowanie członków Solidarności, aktywnych działaczy demokratycznych oraz zastraszenia całego społeczeństwa. W ciągu jednej nocy, wprowadzając na ulicę sprzęt bojowy oraz uzbrojonych żołnierzy, funkcjonariuszy, aparatem bezpieczeństwa, komuniści odzyskali pełnię władzy, likwidując wszelkie dotychczasowe i ewentualne przyszłe zagrożenia, jakie mogły się na nią wpłynąć. Tak wyglądała rzeczywistość w Polsce po ogłoszeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. 91 osób straciło życie. Około 10 tysięcy osób zostało internowanych. Tysiące ludzi utraciło pracę. Wielu zostało zmuszonych do ucieczki z kraju. Dzisiaj pragnę pochylić czoła przed wszystkimi uczestnikami tamtych wydarzeń. Z 13 grudnia 1981 roku. Pan przewodniczący Zieliński cytował nazwisko bohaterów tamtych dni. Niestety w większości tych państwa już z nami nie ma. Ale naszą powinnością, naszym obowiązkiem jest pamiętać o wszystkich tych, którzy wtedy podjęli walkę o wolność i demokrację. O wolność i demokrację w Polsce. Dziś historyczny dzień.
ponieważ wspomnienie historycznych wydarzeń. I wy jak zwykle nie zawodzicie. Jesteście tutaj, by strzec prawdy, by strzec wartości. I choć dziś jest to wspomnienie tego, by zło nie wróciło, to mam niedosyt, że wśród nas brakuje uczniów szkół. Mimo że co roku odbywają się te piękne uroczystości, to dziś ten niedosyt czuję wewnątrz, że nie pojawiła się tu młodzież i dzieci, ponieważ to oni mają uzyskiwać te wartości i te doświadczenia od osób tu zebranych, które są prawdziwym przykładem i wzorem do naśladowania. I uważam, że każdy z nas musi być tym prorokiem, który przekaże dalej ten wzór i wspomni, że to jest ważne, by pamiętać o tamtych czasach i o tych osobach, które oddały zdrowie i życie. Jeśli zapytamy dziś na ulicy przechodniów Żyrardowa, czym był stan wojenny? Co było złem w stanie wojennym? Jestem ciekaw, czy wiele z osób będzie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Ale bardziej ciekawi mnie, czy uczniowie będą wiedzieli, czy stan wojenny czasem nie pomylą z wojną, jedną, drugą. Czy będą potrafili odróżnić, o co chodziło tak naprawdę w tamtych czasach i kto przyczynił się do tego stanu wojennego i jak to wpłynęło na historię nowożytną i na sytuację dzisiejszą. Myślę, że tego uczy dziś Solidarność. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję, że dajecie piękny wzór. Dziękuję, że pokazujecie, czym jest ta jedność i też słownikowa solidarność, której nam w narodzie potrzeba. Natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, wołał pan, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, wołał pan, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali nie, klaskali rytm, jak wystrzał poklaski brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij górą zęby krat, zerwij kajdany, pował pan, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij górą zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.